Partnerem kanału jest Alior Bank. Trzeci odcinek w tym tygodniu poświęcony Elysii, ale co zabawne, będzie to zarazem pierwszy odcinek na ten temat, w którym my rzeczywiście porozmawiamy o grze komputerowej, nie o zranionych uczuciach Polaków, bólu istnienia, który występuje w momencie, w którym Heretics odpada, i nie będzie to też odcinek dramowy, tylko będzie to odcinek niestety merytoryczny. Może się nam uda. Bo to nie było tak, że my planowaliśmy, że się nie uda. Nie. Ale to chyba widzowie wczoraj wyłapali, że to tak... Zresztą to chyba te słowa padają w trakcie odcinka. Tak. Że ile my już nagrywamy? No, czy to tak, nie tak. Jest ten? Tak, chyba jest. No, ale ludziom się spodobał odcinek. Napisałeś, żeby zostawiali komentarze. I rzeczywiście, powiem ci, tych komentarzy jest bardzo dużo. Od tego chciałem zacząć. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję również za komentarze, że zostawiam komentarz tylko dla Dave'a, bo dla Piotrusia nie. Nie wiem, czy zrobiliście mu specjalnie na złość. 166 jest komentarzy, to jest strasznie dużo. Bardzo dużo. No. Zazwyczaj jest tak, no powiedziałbym, w przedziale od 40 do 80. Jak jest pierwszy odcinek po weekendzie leca, no to pewnie ze 100 pęknie, ale 166... Bardzo wam dziękuję za wszystkie komentarze, które tutaj padły, naprawdę. Przeczytamy 10 najbardziej łapkowanych, co ty na to? Dobra. Także teraz powrót do przeszłości tej redakcji. Bo chcieli ludzie ostatnio. Po 1000 widzów? Z tych starszych widzów się przyprówło. Mieliśmy po 1000 widzów, to żeśmy czytali pytania od was i w sumie dyskutowaliśmy o nich, no to możemy to zrobić, bo teraz jest was trochę więcej niż... Wtedy mieliśmy tak, 10-12 komentarzy? A to i tak było duże ratio pod kątem wyświetleń. Dobra. Frauduś pięknie obcięty, jakby miał maturę zdawać. To jest najbardziej... przeloguję najpierw na konto Gadają o Esporcie i będziemy przypinali serduszka dla najlepszych z tych komentarzy, które przeczytamy. Frauduś pięknie obcięty, jakby miał maturę zdawać. To jest pierwszy komentarz. Czy zostawię przy nim serduszko? Zostawiłbym. Mogę zostawić. Jest tam potem dyskusja. Podobno dziś ma odebrać poprawioną maturę wydrukowaną przez starego. Nie zdawać jaką maturę. Dobrze. Ja już nie będę wracał do tego tematu, bo to jest temat tak idiotyczny, że nie ma bardziej idiotycznego tematu. Ale widziałem, że jednostki pewnego rodzaju popkultury również tak się do ciebie zwracają. Bo ja ostatnio widziałem, że z jakiegoś powodu Delord, chcąc obrazić Genji, zaczął zdanie, że i co tam bez maturniku? Ale powiem ci, że kurwa, to jest piękna rzecz, nie? Czasem zapominam, kiedy gra Genji. I czasem wstaję rano, widzę dużo powiadomień. I ja wtedy wiem, kiedy na moim feedzie pojawia się, że oznaczył mnie The Fake One, albo oznaczył mnie Delord, albo oznaczył mnie Nervarian, to ja wiem, co się dzieje. Że coś poszło nie tak. Zazwyczaj wtedy Genji przegrywa pierwszą mapę. Tak. I jest tak, no. I co ten czołowi znowu się zesrał, znowu nic nie umie. Wiesz, co jest najpiękniejsze? Że Fake One to nasmarował dużo więcej postów, takich banterujących, mnie, niż ja jego w tym sezonie. Ja naprawdę siedzę cicho, ja po prostu kibicuję sobie Genji, który wygrywa na każdego. Ale Fake One w ogóle nie pisze jakoś przesadnie dużo. Ja myślę, że tak ze 40% jego postów to jest bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe. To jest atak w stronę Piotrusia, Fraudusia bez maturnika. Bo jest tak. Fake One jest za D+, Delord jest za Hanu, Azon jest za Hanu, i Nervarian jest za Tiwan. Także tak się układa podział, że tak powiem, stron tego konfliktu. No i zabawne jest to, że ludzie tak mnie zaczepiają i tak dalej. Ja w sumie się z tego śmieję, a na końcu to mimo tego, że tam cały czas no i co, gdzie ten czołowi zagrał tak beznadziejnie. Nie wiem, jak na razie wiem tylko o jednej drużynie, która zakwalifikowała się na MSI z Korei i gra już w finale i wygrała na wszystkich, czy to serię, czy w regularze. Jest to właśnie... To kurwa Genji, nie? Także, jak to się mówi, psy szczekają, karawana jedzie dalej. MSI w tym roku, możliwe, że wygramy. I tutaj powiem ważną rzecz. Ale po co ty znowu zaczynasz? No bo taka jest prawda, bo Genji nie było, bardzo dawno nie było tak dobre. Myślę, że to jest najlepszy skład Genji. Serio, ale serio. No ale nie powiedz mi, że jest inaczej. Czy to jest gorszy skład niż zeszłoroczny? To nic nie zmienia, naprawdę. Są pewne rzeczy, w które nie wierzysz i to jest jedna z nich. No ale bo ta narracja o Genji, które troluje, wszystkie te czołkingi miały elementy wspólne. Owszem, był nimi Chovy czasami. Popatrz. Ale to było w początkowych latach jego kariery. Tak szczerze, jego indywidualne występy na internationalach, one są dobre przez ostatnie lata. Tak overall, on miał dobre awards, miał dobre MSI. Kompletnie inaczej.
Cholwi w zasadzie zawsze gra dobrze. No. W sensie to nie jest tak, że on gra źle i to przez niego się przegrywa. Tylko jest to, co ci kiedyś mówiłem. I ja trzymam dalej to zdanie. Można być Chovim i być bardzo dobry cały czas, a można być Fakerem i być dziadem przez pół sezonu, a potem w najważniejszym momencie zrobić coś, co z jakiegoś powodu pociągnie twoją drużyną do wygranej. Może tak i Chovi nie robi tego. Nie robi tego na internationalach. Akurat to jest duży ból, że ludzie oglądają turnieje międzynarodowe, a w dużej mierze omijają rozgrywki regionalne. No tak, Chovi jest zupełnie innym graczem regionalnie w Korei. To nie, no, oczywiście, że tak, tylko że to niewiele zmienia dla światowego fana. W sensie to jest żadna różnica, kto wygra Koreę. No właśnie, to jest coś takiego, co trochę mnie wkurza, nie? I w piłce, i tutaj. Że bardzo często przez to, że są Mistrzostwa Świata, które są no jednak specyficznym formatem, jest to turniej mimo wszystko, że bardzo łatwo zrzuca się zwycięstwa ligowe, regionalne na to, że mało to jest warte. A prawda jest taka, że no przez większość roku to... No tak, tylko pokazuje, że... A zobacz, jak teraz jest MMA Masters, nie? No. I mamy Z10 i Anonymo. I powiedzmy, że Z10 odpada w grupie, Anonymo idzie do półfinału. No. To na koniec roku będziesz uważał, że najlepszą polską drużyną jest Anonymo. No, może tak. No tak, no. Ale czy to jest i w dupie masz to, co na lanie się wydarzyło. No moim zdaniem nie powinniśmy tego mieć w dupie, no bo jednak turniej ma, grasz przez 3 dni, a to, ligę grasz przez 7 czy 8 tygodni. Nie o to chodzi, ja nie mówię, czy tak powinno być, ja tylko mówię, że tak będzie po prostu. No, I tak samo jest z MSI następnym, w którym w ćwierćfinale odpadnie Genji. Ja na przykład tak na to nie patrzę. I zresztą mówiłem o tym wiele razy. Że ty się patrzysz, bo do narracji ci tak nie, pasuje. Nie chodzi o to, ale ja nawet nie mówię tego przez pryzmat Genji. Bardziej chodzi. A ty nie oddałbyś za Mistrzostwo Świata sezonu w Korei? No oddałbym, żeby się narracja skończyła, nie? Bo wiem, że to jest jakby dla ludzi ważne. Załóżmy, że w tym momencie na następny sezon możesz wybrać, albo wygrywasz 2 razy Koreę, albo wygrywasz Mistrzostwa Świata. No wolałbym wygrać Mistrzostwa Świata, no, wszystko to wiesz, zupełnie inny no właśnie, klimat. No właśnie, jesteś mistrzem świata, a co za różnica, czy jesteś mistrzem Korei na świecie? Nie no, coś to jednak pokazuje. Ja wiesz, na przykładzie JDG, nie, zeszłorocznego, to jest mój ból, że te Worldsy nie wyszły im tak, jak wyjść powinny, no bo ja utrzymuję nadal to, zeszłoroczne JDG było najlepszą drużyną w historii e-sportu lolowego all time. I takie są fakty. Zgadzam się. No, a Worldsów nie wygrali. Tak? Nie ma teraz tylko wszystko inne. Zgadzam się, że nie ma takiej drużyny teraz. No, JDG się osłabiło. BLG jest mocna, ale czy aż tak? No nie wiem, zobaczymy. Tak czy inaczej, kończąc ten temat koreański, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Chovi aktualnie, moim zdaniem, jest najlepszym graczem na świecie. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale taki jest fakt. A MSI wygra T1. Nie, bo T1 nie pojedzie no na MSI. No właśnie, to niestety. Raczej. Chyba się to nie wydarzy. Zobaczymy. No, teraz Hanło będzie ciekawa. Ja wierzę w to dalej. No, może. Zresztą... Overall lepiej jakby pojechali. Chciałbym, żeby pojechali. Ja też, mimo wszystko niech oni chciałbym. Tam będą. No. To byłoby spoko. Szczególnie, że oni na internationalach właśnie potrafią. Ale nie wiem, czy da to radę. O ile się nie mylę, to... Ostatni raz, kiedy gdzieś nie było T1, to właśnie któreś MSI. No. I to było takie nieprzyjemne. Mogło tak być. Mogło tak być. Do oglądania, że tam ich nie. Coś mi się tak. 2021? Mhm. Mogło ich nie być na tym turnieju. Chyba tak. Nie, a propos dyskusji na temat najlepszego gracza, możecie napisać w komentarzu właśnie, kto waszym zdaniem teraz jest najlepszy. Moim zdaniem jest to dyskusja między Chovim a Knightem. Ta dwójka graczy moim zdaniem w tym momencie wygląda najlepiej. Dalej. Robin jest idealnym, cudownym przykładem, pisze pan Asper9439. Przykładem cały pierdolony świat wiedział, że on zejdzie ze skrzydła na tę jebaną lewą nogę i tak chłop napierdalał po 20 bramek w sezonie. Okay. Dałem tutaj serduszko wcześniej już przed tym odcinkiem. Z jakiegoś powodu spadło mi się ten komentarz. Ale no bo to jest prawda, no. W sensie mi się wydaje, że to porównanie, które zastosowałem, jest idealne. Bo ja nie pamiętam, do kogo go porównałem. Do Adama. Do Adama, no. Idealne. Ulany Menel 7036, o kolejnej maturze jest komentarz. Czarny Piotruś zainspirował mnie do znania matury. Nie chcę być taką kurwą. Przeczytałem to wczoraj, idąc do kina. A ty masz 40 bólów, what the fuck? Przeczytałem to wczoraj, idąc do kina. No. I tak. Pierwsza myśl w głowie to była taka, że no ale dlaczego tak wyzywać? No właśnie. Ale pół sekundy później śmiałem się na głos. No to jest zabawny komentarz.
Ale ogarnijcie się, bo już troszeczkę mnie właśnie odwrotnie. Będę mówił, że stary mi maturę wydrukował i będę mówił, że mam certyfikat rasisty z Uniwersytetu Warszawskiego. Ale z certyfikatu rasisty to jest wielka duma. Krol pisze. Według mnie część osób mogło to odebrać jako clickbait. Szczerze, nawet ja na początku miałem taką myśl, że chodzi o koniec tego składu. Jeżeli nie chcecie, żeby oskarżenia o clickbait się pojawiały, bo psują wizerunek, to można robić mniej dwuznaczne, liczyć się z mniejszymi zasięgami, albo robić nadal tak samo, mieć wywalone. Nie da się mieć ciastka i zjeść ciastka. No. No okej, okay, no. Czy jest to opinia na serduszko? Nie. Nie, no troszeczkę nas obraża. No to właśnie, nie ma serduszka, w życiu. Sorry. W ogóle żaden komentarz, oprócz tego odcinka, gdzie Sylwan tutaj był, no, który jakkolwiek trzyma stronę Sylwana, nie będzie serduszkowany. Ale z drugiej strony, o, proszę bardzo, Flying Crown 69 pisze, ja widząc tę miniaturkę od razu wiedziałem, że chodzi o to, że odpadnie, ale może dlatego, że śledzę ligę. Serduszko. Daj serduszko, no to jest wsparcie. Od razu. Eratu napisał. Myślę, że ludzie przestali pisać aż tyle komentarzy, bo śmiercią naturalną umarł segment, w którym owe komentarze były czytane. Bardzo pozdrawiam Głuchołazy. Ja również pozdrawiam. Serduszko tutaj. Wracamy dzisiaj do tego klasyka. Doktore TN, 621. Co to jest? Aha, tam mówiłem, że pozdro dla ludzi, którzy oglądają do końca. Tak w sumie to może wróćmy do czytania na końcu tych najlepszych jak będziemy pamiętać. Zawsze oglądam do końca i do końca będę oglądał. Tak mi dopomóc Jankos. Amen. Przypominajcie mi w komentarzach, bo ja pamiętam o takich rzeczach. Przypominajcie mi, że trzeba przeczytać 5 najlepszych komentarzy na koniec z każdego odcinka. Kurczę, jeszcze jakiś dobry komentarz tutaj jest? Wszystkie już mało łapkowane są, tak jak patrzę. Jakiś losowy, niełapkowany wybiorę, co? Taki, że ktoś się napracował. O, na przykład tam było napisane. Ten? Nie. Który? Ten? Nie. Ten? Niżej. Marek Bęben. Marek Bęben? O. Kutas. Nie ma za co. No dobra, okej. Okay, 16 godzin temu Marek Bęben 7292 z takim statementem. No dobra, to myślę, że starczy. Zakończyć segment komentarzy. Czy będzie timestamp na to, kiedy się kończy? Nie wiem. Mamy 13 minuta jest. Mamy do omówienia. Mamy do omówienia, tak. Vitality na Mad Lions, G2 na BDS i Fnatic. Tak? I Fnatic na Vitality. No tak, tak. Tak jest. A więc dwie serie Vitality przed nami. To nie jest nic miłego ogólnie rzecz biorąc. Znaczy, dobra, w skrócie, tak? No tak wymieniłeś te serie, ale tutaj widzom trzeba prosty komunikat wbić do głowy. Najpierw będzie pogrzeb Mad Lions i wyśmiewanie pewnego brodatego redaktora z Polski, o którego istnieniu się dowiedzieliście nie z racji na jego niesamowite zasięgi powiedzmy o opinii na Twitterze, a właśnie przez nas. Tak. Dalej będzie omówienie walki Meneli, Julii pod śmietnikami o puszki, czyli Vitality kontra Fnatic. Tak. I będzie też dalszy ciąg i wyjaśnienia, tak, unaocznienie tej dramy, o której mówiliśmy wczoraj. Czyli o co tu kurwa chodzi z tymi lane-swapami i czy jest nagroda miliona dolarów dla osoby, która wskaże, że Adam wiedział, że G2 chce lane-swapować. A słyszałem, że jest takowa nagroda. No, to chyba jest nawiązanie do tego, co Sławomir Mencen kiedyś, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale on proponował 1 000 000 złotych, czy tam 10 milionów złotych za to, że ktoś da jakieś materiały na Mateusza Morawieckiego. A nie, to było nawiązanie, bo Janusz Korwin-Mikke kiedyś sugerował, że jest takowa nagroda dla osoby, która wskaże, że jednak o pewnej zbrodni osoba wiedziała. Tak. No a tutaj też mamy do czynienia z pewną zbrodnią, bo jednak zbrodnią na sporcie jest swapowanie. Co najpierw? Najpierw miło. Najpierw zaczniemy od wyzywania Mad Lions. Dobrze. Od przyjemności. No to powiedz mi, panie Dawidzie, co my myślimy o tym sezonie od Mad Lions? Już mamy więcej niż jeden split, w którym było zaskakująco dobrze. Mamy drugi split, w którym już nie poszło, tak jak pójść miało. I co z tym fantem teraz zrobić? No nic, no. Są teraz w miejscu, w którym myśleliśmy, że będą przed tamtym sezonem, no, poprzednim. To jest taka drużyna, która... Ona ma taki styl gry. Pijanego mistrza. Który, no może pijanego mistrza, albo taki... Wiesz, czasami się mówi, że brak stylu to też styl. No. Albo brak sposobu to też jakiś sposób. No to jest właśnie taki styl. Mad Lions nie ma swojego stylu gry za bardzo. Oni mają taki...
dziwną wkrętę na to, żeby pikować cokolwiek na topa na przykład. Tak. Tak naprawdę cokolwiek. W sensie tam jest bez składu i ładu. Widzisz? Powiedz mi, z jakiego powodu. No, no, no. Z jakiego powodu Ari na przykład jest wybierana? A on to nie jest pierwszy raz, kiedy no tak. zagrał Ari na topie. No tak. Pod taki kurwa. Właśnie nie z. Taki, właśnie że trochę z łapki bijesz. No, tylko pod Lidwejna, w sensie to nic więcej nie ma. No chyba Ade Ari grał w LVP jeszcze, no może, z tego co pamiętam. Może tak było. Ale wiesz co, ja ci powiem, że nie wiem, czy oglądałeś taką produkcję Wściekłe Pięści Węża. Nie. No to właśnie trochę taki styl walki jak w tej pięknej produkcji pana Walaska prezentuje Madlając Koi momentami. Ja powiem ci tak, że finalnie chyba, no, a nawet na pewno, pod kątem tego jak ja patrzyłem na ten skład przed początkiem Wintera, no to jest skład, który się obronił i odniósł sukces. Natomiast padli oni ofiarą swoich własnych osiągnięć. Swoich własnych, tak? Gdyby się Winter nie wydarzył, to ten sezon byłby rozpatrywany jako bardzo fajny. Rookie się dobrze pokazali. Tak. Dali radę, zrobili playoffy, powalczyli. No przegrali na drużynę z czołówki, ale nikt nie spodziewał się, że będzie inaczej. Jest git. Ale przez to, że oni zrobili ostatnio ten finał i walczyli tam z G2, to każdy się zastanawia, to jaka teraz jest trajektoria tego teamu? I co dalej będzie z tym rosterem? Niektórzy nawet sugerują, że jakieś zmiany powinny się pojawić. Pewnie się nie pojawią, bo w sumie kogo niby tam można wrzucić? Jakiś czas temu rozmawialiśmy, że jeśli coś miałoby się tam zmienić, to pewnie byłby to top lane, ale to musiałby być ktoś z Hiszpanii, a więc w zasadzie to co? Oprócz Oskarynina to chyba nie ma nikogo. No też ja ci powiem szczerze mówiąc, że mówi się o transferach, nie? I zazwyczaj rozpatrujesz dwa kierunki, nie? Albo rookie, albo weteran. Raczej nie chcesz ściągać ligowego szrotu. Chyba, że finanse ci na to no nie pozwalają się na nic innego, tak? No ale powiedzmy w tej sytuacji chyba finansowo jest nie najgorzej, jest i buy, także sianko powinno być. I teraz ja niestety przez ostatnie półtora roku, czy rok, straciłem dużo szacunku do lecowych weteranów. W sensie uważam tych zawodników za po prostu bardzo słabych często. Więc ja nie widzę przesadnego upgrade'u w ściąganiu teraz jakiejś legendy sceny. Co byłoby, gdyby na przykład wzięli za Myrwna Odoamne? O, ale byłby cały lec byłby w strachu. Albo co by się stało, gdyby wzięli Larsena za freskowego? Czy byłoby tak dużo lepiej, że osiągniesz super rezultat? Co by zmieniło danie Niskiego do tej drużyny? Niski z SK Gaming przecież rozczarowuje, a też miał być super transferem. Ściągnięcie Wundera też nic by temu teamowi nie dało. Europejscy weterani są chujowi jak barsz. Taka jest prawda. Więc ja bym nie szedł w tym kierunku, a raczej, jeżeli drugim kierunkiem pozostaje ci ściągnięcie rookies, to moje pytanie jest, to po co kolejnego rookies byś pchał do tego składu, tak. Skoro już jest on nimi wypchany? Tak, tak. No tak jest właśnie. No. Tak właśnie jest i tak nie do końca wiadomo, co z tym fantem zrobić. Ja bym grał. Grałbym do momentu, aż nie będziesz pewien, że to nie albo siądzie, albo nie siądzie. No. A twoim zdaniem jest coś takiej, powiedzmy, czerwonej strefie? No to, ja to powiem. Że zawodnicy, tak. Wiesz, jest tak, że dobra, nikogo nie zmieniamy, wierzymy wszyscy w siebie, ale zawsze tak w głowie masz, ale jak będziesz miał jeszcze jeden zły sezon, kolego, tak. To za drzwi. Ja myślę, że top to jest właśnie taka rola tutaj, która... Bo to jest tak, że jakby go zmienić nawet na Odoamne, to moim zdaniem nie byłoby gorzej na pewno. Nie wiem, no chyba nie byłoby. Może byłoby momentami lepiej, bo ja z tego Myrwna to nie wierzę za bardzo. To jest taki zawodnik, który czasami siądzie jakiś matchup, dziwny najczęściej, i on dobrze wtedy wygląda. I to było widać szczególnie w tamtym splicie, gdzie w playoffach to takie machinacje na topie, jeśli chodzi o drafty, się działy. I on się w tym czuje dobrze, jak może tak zaskoczyć czymś. Wiesz, coś śmiesznego wymyślić, to wtedy tak, ale tak na standardzie to szczerze mówiąc nie widzę jakichś wielkich plusów u Myrwna. No to jest dużo, to jest zawodnik bardzo zależny od mety. No tak, no. Widzieliśmy go na pikach takich powiedzmy standardowych bardziej, no nie wygląda najlepiej na Kasanciarzach czy na nie. Atroxach. Nie wiem, czy w ogóle Atrox był grany przez niego. To jest człowiek, który musi grać range'ami. I wydaje problem... mi się, że był. Był i zrobił 0,6 KDA. Okej, no to nie najlepiej. W playoffach Ari, Udyr, Varus, Aatrox, Gnar, Twisted Fate. To jest to Blainer, jakby co? Raz, dwa, trzy, cztery na... na ile gier?
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na 7 gier 4 gry są rangeami. I powiem ci tak, no ty doskonale wiesz, jako wieloletni gracz Ligi Legend, czasem też ci się zdarzyło zagrać na topie, że generalnie jak gra się rangeami linie na topie, no to trudno wyglądać źle, szczerze mówiąc. Nawet jak gra się rangeami na topie i jeszcze twój leśnik wyzywany cię pilnuje, no, to praktycznie nie da się w to grać. No. W sensie, no, odechciewa ci się żyć, jak widzisz takiego zawodnika w przeciwnej drużynie, no. Nie ma większej satysfakcji w League of Legends, moim zdaniem, niż solo killowanie, jak jesteś top lanerem. Gracza, który abuzuje range na górze. Jest daje taki, to taki wybuch adrenaliny. Jest taki jeden range, chyba nie ma bardziej denerwującego czempiona na topie. No. To jest Akshan. Właśnie też miałem powiedzieć, że chyba Akshan nie myślisz. Ja tam jakoś wiele na topie nie grałem w swoim życiu, ale trochę pograłem, to jak widzę Akshana z tym bone platingiem, którego się nie da zabić z jakiegoś powodu, nie wiadomo jakiego w sumie, ale tak działa właśnie Akshan, że jak już podejdziesz do niego, to on i tak wytankuje wszystko, co mu tam zadasz, a potem 3 autosy i ty nie masz pół HP. A powiem ci, że wczoraj oglądałem serię w Chinach, grało NIP kontra JDG, swoją drogą bardzo fajna seria, 5 map, reverse sweep leciał, finalnie NIP odpadło, co swoją drogą mnie smuci, bo kibicuję Rukiemu, a gość no kolejny sezon ma bez Internationala, natomiast zaszedł daleko, także powiedzmy, że spoko. Ale w drugiej grze bodajże, przeciwko Twisted Fate'owi na topie, została ugotowana kontra przez Shandiego, czyli takiego fajnego top lanera młodego pokolenia w Chinach. Nie wiem, czy widziałeś, jaki to był pick? Nie właśnie. No to jak myślisz, co to zostało wyciągnięte? Akshan? Tak. Nie. To jest postać typu Mele, która będzie kontrowała, no. Mele, która kontruje... Tak, która ma skontrować TFA, no. To pewnie Kasantę. Nie. Tutaj masz ostatnią szansę, nie? To był pick, którego nie został... Ten pick nie został zagrany w żadnej lidze w tym roku chyba. A, aż tak? Tak. Jest Mele. Tak. Jest w żadnej lidze w tym roku. W żadnej lidze. Wydaje to się, jest top laner? Tak. To jest taki OG to play. Nie wiem. Shen? Nie. Otus, ale podoba mi się ten kierunek. Natomiast był to Nasus, mój drogi. A, dobra, ja widziałem. No, teraz do mnie doszło, że widziałem. No. Jak wracałem z nagrywek, to oglądałem, to widziałem to jadąc autobusem. Był Nasus. Wyciągnął tego Nasusa i powiem ci, że bardzo się starali Shanji do spółki z Akin, żeby trochę Flandry przycisnąć, ale kurczę, tak czuło się, że tego TFA naprawdę... Ciężko go, wiesz, co wykosztować. Co mówisz, że w żadnej lidze nie był fikowany? A Dawid Sonek? A, no drugi ale to UL? Jest. No, no na midzie. Rzeczywiście. I był grany, ja wiem, że był, widziałem. No ale na tobie nie było. Na tobie może nie. No ale wiesz, podchodził Shanji, Widera rzuca, paluszek podnosi, a Twisted Fate tak, albo Erko odskoczył, albo Ghosta nacisnął, albo rzucił stuna i po prostu odbiegł, albo sflaszował. Boże, strasznie ciężko było złapać. 3 razy był grany. Był właśnie na topie, był raz na midzie i raz na supporcie. A pokaż niżej, kto tym grał, w jakich to ligach było. Gdzie ja no, tam miałeś zawodników. Czekaj, tu może match list po prostu. O. Doxa, zawodnik NACL, Akademii NA na supporcie i w drugim LFL-u, Monstrop. Zobaczmy, jak się zagrał powiem. Nasusa na midzie. Ten Nasus w LFL-u to był grany na Smoldera na topie. A, Nasus też nie wygrał w tym roku żadnej gry. Nie. Myślę, że warto zaznaczyć. Niemniej jednak, Shanji, myślę, że indywidualnie ten pick względnie obronił. Tam się rozlali w ostatniej walce, ale było spoko. Więc może Nasusem trzeba kontrować pana Myrwna. To zamykając trochę temat Mad Lions, bo myślę, że jakby overall to jest projekt, który rozliczamy na plus. Chciałem poznać twoją opinię na temat pewnej wypowiedzi Supy. No. Która jest mu wyciągana teraz, kiedy odpadli. O tym, że jest on najlepszym zawodnikiem pod kątem mikro, makro, wiedzy o grze, liniowania. Udzielił takiego wywiadu. No i kiedy odpadli, a sam Supa też, no powiedzmy sobie szczerze, nie miał jakiegoś super sezonu teraz. Nie wiem, czy on na poważnie udzielał tej wypowiedzi. No z tego, co ludzie mówią, no to tak. Jeśli to na poważnie, no to nie trzeba było patrzeć na ten sezon, żeby wiedzieć, że to nie jest prawda. No. No nie dziwię się, że wyciągają takie wypowiedzi w takich momentach, szczególnie w takich. Ja
Nie widzę po supie, żeby to był jakiś czołowy adekery, tak szczerze mówiąc. Ja też i ja mam taki problem z tym. Wolałbym Egzekika na przykład u siebie chyba. No, ja też. Ja mam taki problem z tego typu wypowiedziami. A Rafikowi teraz się tam No, gotuje. ale taka jest prawda, no. Ja mam taki problem z tego typu wypowiedzią, bo z jednej strony, okej, doceniam, że zawodnik jest pewny siebie i jakby tak narzekamy, że jest mało charakteru w tej lidze, a to ktoś w końcu wychodzi i go pokazuje. Z drugiej. To można powiedzieć, że jest się w czołówce. No. Skąd on ma wiedzieć, że. Jak on doszedł do tego? No właśnie, Skąd właśnie ty, chodzi mi o to, człowieku, wiesz, że. że ty mniej więcej wiesz od kapsa na przykład? Skąd to wiesz? Dla mnie, wiesz, jest takie. Kiedy to usłyszałem, to takie pytanie mi się w głowie pojawiło, że skąd ta opinia została wyciągnięta? Na No tak. bazie czego? W sensie, przegrał na Hansamę. Są zawodnicy, którzy grają bardzo długo i dobrze wyglądają. No nie wiem, taki Karzi czy Noach już są dłużej w tej lidze i też są czołówką. To nie jest tak, że Supa ich, że tak powiem, posiadał. W sensie, skąd on wysnuwa te wnioski? No. Z oficjali? Sorry, widzimy to oficjale. To nie jest tak, że Supa był lepszym strzelcem od tych zawodników. No po prostu nie był. To, że Penta zrobił Smolderem, potem jak został stąpa na linii, to nic nie znaczy. W Europie w ogóle, tak? Więc tak. On jest ten. Więc jakby zastanawiam się po prostu, jaki jest powód tej wypowiedzi. Bo jeżeli to jest tak, że on tak powiedział, żeby wszystkich wkurzyć, no to trochę mało sensu widzę, żeby takiego wywiadu udzielać. Z drugiej strony, jak tak serio uważa, no to sorry, ale gość jest po prostu odklejony i Nie, nie wie, o przecież czym gada. No bo nie. ewidentnie nie jest najlepszym strzelcem pod kątem Nie, mikro, makro, wiedząc, nie. że on te wszystkie aspekty wymienił, nie? Tak. A w ogóle super w tym momencie to ja mogę porównywać sobie nawet do Ulajta, który tyle samo zagrał w Lecu w sumie co on. No. Bo tak policzyć sezony to pewnie tyle samo wyjdzie. Wygranych ARL-i. Ja myślę, że. No, ile Supa wygrał w No, sumie? podobne mają osiągnięcia, Pewnie bo podobne. Supa wygrał Hiszpanię chyba 2 razy i pojechał na EMEA i zrobił No, finał. tak. No to Ulajt wygrał EMEA. No. I RL też wygrywał. I MVP też zdobywał. Wiecie, ja nie chcę teraz jakoś bardzo tutaj mówić, że Ulajt jest lepszy od Supy, bo to jest Ale nieprawda. pamiętaj, przyszedł tutaj do studia na wywiad, także. No tak, ale mówię, to pewnie nie jest prawda ogólnie. W tym momencie to pewnie nie jest prawda. Myślę, że Supa jest lepszym zawodnikiem. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, no to jakby mi ktoś powiedział, że ja uważam, że Ulajt jest lepszy od Supy. I co, ja bym jakoś wielkie argumenty mógł wysunąć? A co do Hansamy? Gdzie ty, człowieku, do Hansamy? No. Gdzie ty, człowieku, nawet do tych, którzy już tu nie grają? Bo on jest, rozumiem, lepszy niż wszyscy w Europie. No tak Pod tym powiedział. względem. To Tak ciekawe, powiedział. czy więcej wie od Reklesa. No. Chociażby. Rekles ostatnio też zasłynął, wypowiedział. Nie wiem, czy słyszałeś, Rekles to cały wywiad swoją że ma drogą. autyzm. Tak, Tak widziałem. powiedział. I był taki śmieszny klip widziałem, jak Nemesis reaguje na to. I mówi, że a no tak, no to widać było od razu, że jest z nim, że jakieś tam ma swoje problemy. A w tym wywiadzie Rekles mówił, że wiesz, że to taki był, on nie wiedział o tym i że się dowiedział i to mu trochę otworzyło oczy i tak dalej. A Nemesis siedział sobie, wiedział od lat, lepszy niż wszyscy lekarze i inni ludzie Ale dookoła. bo, ale bo, w sensie, Bo bo. jak powszechnie wiemy, Nemesis jest najbardziej uzdolnioną osobą, Ja ostatnio jaka jest na widziałem. świecie. Widziałem jakiś komentarz, i to na poważnie pisany, No. że. Chyba o Heretics. Że do Heretics wystarczyłoby wrzucić Nemezisa No, i. wystarczyłoby, Czekaj, no. Nemezisa i jeszcze bardziej odklejonego jakiegoś zawodnika. Tak szczerze mówiąc, tylko nie pamiętam, już ten drugi I tam, Bujpo? kij w to. Na jakiegoś? Chyba nie było jej po. Tym bardziej, że to. Aha. Magi Felixa? Nie, no nie wiem Nie, nie, kogo. nie. No to inna pozycja. Nemezis i ktoś. Nie wiem, czy nie jakiś AD Carry. Już nie pamiętam. W Okej. każdym razie, Nemezis i ktoś tam, i wtedy już jest mistrzostwo Europy. No na pewno tak by było Tym właśnie. bardziej, że Nemezis jest znany z wygrywania mistrzostw Europy. Oj, tak, ma ich pełną gablotkę. Pełna gablotka. Wygrał kiedykolwiek? Nie. Nie. A ty widziałeś taki klip, jak Nemesis zaczyna się wkurzać na Armuta? O Jezu, a to coś starego musi Nie, być. nie, to jest właśnie bardzo nowy bardzo Nie nowy klip. widziałem. No to tam nie pamiętam dokładnie, jakie słowa padły, tak wiesz, co do jednego, ale generalnie
Nemezis przeprowadził pewną analizę szybką kariery pana Armuta. Najpierw zaczął na niego krzyczeć, że ten gość ciągle pisze na olczacie. I potem powiedział coś takiego. I to już gruba artyleria. Powiedział tak, że był beznadziejny w Lecu, był najgorszym top lanerem, wygrał ligę, potem przez kolesiostwo i tureckiego coacha został ściągnięty do Ameryki, do Dignita, zrobił tam ostatnie miejsce, został zweryfikowany, wrócił do RLi, nie radzi sobie, grał tylko gnarem, jest OTP-kiem i jakimś cudem mógł mimo to grać w Lecu i jeszcze teraz ma celność pisać coś na olczacie. A ja się z tym zgadzam w pełni. No. Ja ogólnie, żeby nie było, ja mam tak, że ja się trochę śmieję z tego, jak piszecie o tym Nemezisie, no. Ale ja ogólnie uważam, że pod względem wiedzy i takiego rozumowania w League of Legends to jest naprawdę to jest ekspert, taki prawdziwy ekspert. Widać, że on dużo więcej widzi niż wiele osób, nawet niż wiele zawodników. Ma coś takiego, ma takie analityczne podejście do League of Legends i w tym przypadku to nawet nie trzeba mieć specjalnie analitycznego podejścia, żeby wiedzieć jakiejś wielkiej wiedzy, żeby wiedzieć, że Armut to jest jakiś dziwny przypadek w historii świata. Bardzo dziwny. Ten gość, z niego była beka nawet jak miał te dobre sezony. Tak, no ale teraz będzie na EMEA Masters, wygrał Turcję także. No wyśmienicie, na EMEA Masters będzie. Syzyfek też. No i świetnie, może się spotkają. Nie obrażając Syzyfka w tym momencie. Nie. To chodzi mi tylko o to, że Armut i jego wielkie EMEA Masters będzie tam walczył z Prime'em, no. No to jest prawda, o miano najlepszego tureckiego topa. No dobrze, to w takim razie poobrażajmy może dalej, bo chyba zamykamy temat. A ja tylko jeszcze jedną rzecz. WTO i Cardzi po raz kolejny jak trzeba to grają jak znud, no. Tak, ale Hillisang przede wszystkim myślę, że jest taką osobą, którą trzeba wyróżnić, bo wiesz, gość ma dziwny okres, tak ogólnie w karierze. Ten dziwny okres się utrzymuje od lat z tendencją spadkową generalnie. Coraz mniej jest tych gier. Musiałem sobie przypomnieć, bo tak mówisz o tym Hillisangu, a ta pierwsza gra to teraz już pamiętam. Na Rakanie to też była taka dziwna momentami. No, myślę, że Overlord zagrał dobrze. Ten Tahmkench mi się też bardzo podobał. Tahmkench fajny. Były takie momenty w karierze Hillisanga, kiedy wiesz, ziomek po prostu co grę robił takiego diffa, że bałeś się go, nie? Ja pamiętam te czasy rywalizacji z G2 w 2000... Słuchałeś tej rozmowy z Woolightem mojej? Całej? Całą... A, dobra, nieważne czy całej. Słuchałeś momentu o Hillisangu? Co, mówił, że chciał z nim grać. Że Woolight powiedział, że jakby miał wybrać jakiegokolwiek supporta z Leca, to wybrałby Hillisanga, tak, bo to jest jedyny support, albo jeden z niewielu, który... szuka wykorzystywania błędów przeciwnika, że z takim supportem najlepiej się gra, który szuka samemu, który kreuje grę na bocie, że właśnie tego by chciał. Znaczy, ja podchodzę do tego z takim pewnym dystansem, bo jednak Woolight również jest znany z tego, że lubi dziwną rzecz na bocie wyczynić na przykład, nie? No ale rzeczywiście mogliby pasować do siebie. No, może. To byłby ciekawy botlane. No może Woolight potrzebuje, żeby ktoś zrobił przestrzeń. Bardzo bym chciał, żeby Woolight jeszcze raz zagrał w tym Lecu. No naprawdę. Fajnie byłoby, ale czy to się wydarzy? A to się pewnie nie wydarzy. Gdybym ktoś powiedział, dawaj łapę i powiedz, tak czy nie, to ja powiem nie. A, no nie, no 95% na to, że to się nie wydarzy. No. Ale może. W sumie z jakiego powodu miałoby się wydarzyć teraz? Nie wiem, nawet nie ma teraz EMEA Masters z tym Austin Force. I wiesz, sezon był dobry, nie? Overall. Nie no. Spoko się pokazali młodzi chłopcy. Po tym splicie to na pewno nawet nie. Ale, ale wiesz, o co chodzi? Że jakby musisz jednak... Jak to mówi jeden z piłkarskich komentatorów? Chyba Mateusz Borek miał taki ten... Wchodzi, melduje się, mówi, jestem. To nie. Właśnie musisz tak na tej scenie EMEA Masters, przy tych GM-ach wszystkich zleca, wydaje mi się, że musisz właśnie wejść i pokazać, jestem. Mam takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, no. Bo ono jest dosyć kontrowersyjną, myślę, opinią. Proszę. Na scenie europejskiej, ale wydaje mi się, że Woolight powinien być bardzo zaangażowany w proces tego, że jeśli Harpuna udałoby się sprzedać, jakkolwiek, to on powinien robić wszystko, żeby znaleźć się w składzie z Z10. To by na pewno było dobre i dla sceny, i dla... Bo mi się wydaje, że on nie znajdzie dobrej drużyny w Europie. No może być ciężko, w sensie...
Tym bardziej teraz, bo teraz to z wywiadu wynikało, z rozmowy naszej wynikało, że on zostaje w ogóle w Alstenfels. Mhm. Co moim zdaniem niestety może być pieczątką takiego trochę końca, bo ja nie wyobrażam sobie, że ten skład zrobi jakiś bardzo dobry wynik w następnym świecie w Niemczech. Wynik może zrobić, no powiedzmy pokazali, że są w stanie powiedzmy wbić się do czołówki. No, ja myślę, trochę że będzie gorzej teraz. Zweryfikowało, też myślę, że może być trudniej. Zobaczymy jak Tracyn się rozwinie, myślę, że jakby to jest A duża... Nie no, Tracyn jak najbardziej. Może pytanie, ile Tracyn da tej drużynie, ale wiesz, tak zastanawiam się, jakbym był teamem zlecam, nie? To jakby... Jaki miałbym powód, żeby brać Ulaita, nie? Z perspektywy... Oprócz Rogue? Żaden. Z perspektywy GM-owej, wiesz, szukam weterana, to odpalam sobie, powiedzmy, listę zawodników i znajdę takich zawodników jak, no nie wiem, na przykład taki Patrick nawet, tak? Że wolałbym, jak chcę weterana, to wezmę sobie takiego Patrika. Albo są gracze, którzy też mają, powiedzmy, pewien status weteranów, a są jednak jeszcze chyba trochę młodsi, nie? Jacyś zawodnicy jak Rzezu, Kedui, chyba o nich bym myślał w pierwszej kolejności. A mamy też drugą kategorię zawodników, czyli tak zwanych... Co to jest za dziwna w ogóle jakaś tabela, to no co ty to patrzysz? Z LoL Pro Sidekery. A czemu tu jest Challenger? No. Nie? Tu jest nagle Grandmaster? No. I znowu jest Challenger i znowu jest Grandmaster? No. Czemu tak jest? Nie wiem. Jakieś takie przetarg. I patrz, i tu jest Master i znowu jest Grandmaster. Jakoś... Co ty oglądasz? No, Lulprosa. To się jakoś chyba nie aktualizuje cały czas, nie? Czy jak to jest? Nie Inna wiem. Sprawa. No patrz, a jak masz zawodników młodego pokolenia, no to przecież ludzie patrzą tak, Kalistę, to ma, przypominam, 10 statów w lecu, tak? To już ci spada. Kalistę, Supa, myślę, że dalej Exakik jest takim zawodnikiem postrzeganym jako rozwojowy. Jack Spectra siedzi w tych RL-ach, nie? I cały czas jest bardzo dobry. Mamy takiego Takeseta na przykład, który też gra już ile on może grać. I znajdziemy wielu takich zawodników, wiesz, młodszego pokolenia, czy wiesz, zupełnych rookies, takich jak jakiś Jopa, czy nie wiem, czy Harpun, czy nawet, kurwa, ten Syzyfek, nie? Myślę, że nawet tacy zawodnicy jak X-Mati są aktualnie bliżej Leca niż Ulite. No, może tak być. I jakby wymieniamy tyle zawodników, a pamiętajmy, to wszystko jest we franczyzie, więc GM-owie sobie, wiesz, wybierają jak truskawki zawodników. Trafiłem ostatnio na taki dziwny TikTok, no. Czy tam short, z Polsat Games. Sylwan prowadził takie krótkie pytania z zawodnikami Leca. No. I tam jeden z zawodników Leca, tylko nie pamiętam kto, Patrick chyba właśnie. No. Na pytanie, który AD Carry jest najlepszy z Polski, on odpowiedział, że Laker. Tak. Nie? I to pokazuje, że no o tym Ulajcie to nie wszyscy pamiętają nawet, że to się dzieje. A Laker gra w drugim LFL-u. Zgoda. Ja coś słyszałem, że po prostu Patrick totalnie był clueless i on po prostu powiedział jedynego zawodnika z Polski, jakiego znał. Nie, bo on wymienił dwóch właśnie. On tak? Powiedział, że Laker, a jeszcze jest Woolite, ale w sumie to no. Nie wie do końca, o co z nim chodzi. Okay, no ale no jako pierwszy wymienił pewno, Lakera, rozumiesz? Nie śledzi, no. No tak, bo Laker grał w... No nie wiem, w sumie też w dużym RL-u grał ten. No tak. Właśnie i to pokazuje, że o Woolite scena zapomniała. No zobaczymy, jak to jest tylko dalej. Jeden przykład, nie? Ja no może życzę tak. Jak najlepiej, ale... I tu wracamy do raz jeszcze problemu, który, na który zawsze narzekamy, że w takiej sytuacji, kiedy cały wszechświat jest przeciwko tobie i musisz liczyć na to, że ktoś cię podbierze, nie masz na to wpływu, co byłoby najlepsze? No możliwość, żeby pokazać faka tym wszystkim ludziom, którzy w ciebie nie wierzą i możliwość zrobienia tego Leca samemu, a że mamy franczyzę i nie ma takiej możliwości, no to generalnie... Chuj w dupę i kotwica w plecy dla chcących chłopaków, no. I tyle. G2BDS. G2BDS. Wyjaśnienie szybkie strategii na tak zwanego lane swapa. Trzeba tutaj przeprowadzić. I moje pytanie jest takie do ciebie, zaczynając omówienie tej potyczki. Czy ty ogólnie jesteś fanem lane swapów jako konceptu? Bo nie. Są ludzie, którzy nie lubią tego, bo to zabija grę, a drudzy uwielbiają, bo dla nich to jest taka, wiesz... technologiczna innowacja, która daje zupełnie nowy poziom. Prawie nigdy nie wychodzi ten lane swap, bo to naprawdę trzeba dobrze grać, żeby to ogarnąć. Był taki moment, że wszyscy grali lane swapy i w sumie dziwiło mnie to, że to się dalej nazywa lane swapem, bo większość gier było tak, że grałem botlane na topie, w ogóle nie wiem, czy pamiętasz taką jedną. Jedna w ogóle była taka meta, że po kilku falach w ogóle już się zamieniało. To jakaś no, idiotyczna rzeczy, sprawa no. Zupełnie była.
Potem się grało, w ogóle zauważyli, że w sumie to bez sensu grać AD Carry, jak to się robi. To grało się jakimś Swainem na bocie albo Garenem. Garen i Umi przecież się grało, to jakieś absurdalne rzeczy się działy, nie? A, to ty mówisz o tym późniejszym okresie. No tak, tak, to ja tak. Pamiętam to jeszcze wcześniej, jak po prostu swapowałeś, jakby każdy szedł na to. Lane swap... taki trade, po prostu bierzemy sobie wieżę nawzajem. Ja wtedy byłem małym Jaśkiem i ja nie miałem pojęcia, o co chodzi, dlaczego no, oni nie liniują. Lane swapy dla mnie to jest dziwna sprawa, tym bardziej, że... najdziwniejsza sprawa w lane swapie jest taka, że regulamin gry w League of Legends Competitive ma no. taką bardzo dziwną zasadę, która nie do końca pozwala ci zacząć jako na przykład botlanerzy na topie. Co? Bo tam było coś takiego, że enemy powinien wiedzieć dokładnie na kogo gra, po drafcie jakieś takie dziwne rzeczy. Kiedyś nawet była jakaś taka dyskusja na ten temat, że któraś drużyna zrobiła tak, że midlaner poszedł od razu na topa, a toplaner na mida i tam się dyskutowali na ten temat. To jest akurat to, mocno zjebane. To jest strasznie mówiąc... dziwne, że coś takiego tam istnieje, ale nie wiem czy dalej jest, ale na pewno było. Okay. I to jest dziwna sprawa. Ja te lane swapy, w sensie, jeśli o mnie chodzi, to jak dla mnie to lane swapujcie sobie jak chcecie, spoko, o ile zaskoczycie przeciwnika, tylko że moim zdaniem lane swap jest takim dosyć miernym zaskoczeniem dla kogokolwiek. No, ale tu chyba nawet nie chodzi o zaskoczenie, a bardziej o to, że po prostu ta strategia nie ma za bardzo counterplaya, szczerze mówiąc. I jakby dopóki lane-swapy nie stanowią, wiesz, 95% meczów competitive, to ja jestem spoko z tym, żeby one się pojawiały raz na jakiś czas. Jak zobaczyłem w ogóle ten draft od G2, to po pierwsze się zdziwiłem, co oni wybrali. Po drugie, ja nie rozczytałem tego, że to będzie lane swap od początku, tylko potraktowałem ten draft jako draft, który strasznie upluwa rywala, bo jeżeli w twoim team kompie pojawia się Jinx, Lulu, Aurelion Sol, do tego Rell i Sion, to ty nie masz żadnych narzędzi early game'owych. Nie masz nic na wczesny etap rozgrywki, więc automatycznie oddajesz inicjatywę. Pomyślałem sobie, Boże, jak bardzo G2 musi mieć bekę z teamu tak, BDS, tak, że tak. Oddają im Ashe z Varusem, Atroxa w dobrym matchupie, Volibera, jeszcze Azira, najlepszego midlanera prawdopodobnie na patchu i liczą na to, że oni nie będą tak. W stanie nic zrobić. Tymczasem ten lane swap, myślę, że był genialny pod kątem tego, jak tę grę poprowadzić, bo G2 nie miałoby żadnej inicjatywy, a z racji na to, że cały czas rotowali tym botlane'em, izolowali Atroxa od jakichkolwiek zasobów, no to nagle się okazało, że ta inicjatywa zupełnie się wywróciła, że to Hans i Miki dyktują, co się dzieje na mapie, a BDS musi na to reagować. I tu kilka jest małych rzeczy, które tak, wiesz, sprawiają, że ten lane swap staje się naprawdę fantastyczną strategią. Po pierwsze, to, że idziesz na bardzo niesprawiedliwą wymianę, czyli ty grasz Sajona albo inny low resource'owy pick na topie, który sobie sfarmił po prostu pod wieżą i potrzebuje butów i jednego itema, żeby funkcjonować. Kiedy przeciwnik gra cokolwiek innego, co nie jest w stanie, powiedzmy, zmatchować tego charakteru top lanera, no to oboje tracicie tyle samo, ale uwzględniając kontekst postaci, przeciwnik traci dużo, dużo więcej. Tak. I to jest... Sion, Ornn. Bardzo fajna sprawa. Zak nawet. Zak, który nawet był lepszy od tego Siona pod kątem teamfightowym w tej kolejnej mapie. Ale Sion jest idealny do lane swapów. To chyba najlepszy, no. najlepszy z top lanerów. No. Nie dość, nie ma lepszego. Jak padnie, to wyczyści wave'a. No tak, a też weź dajwuj Siona. No. To też jest nic przyjemnego ogólnie rzecz biorąc. Chyba najlepszy z tych top lanerów. I też taki męczący, bo on ci zwanshotuje tego, jak tylko będzie miał chwilę, to ci te wszystkie creepy zwanshotuje. Tak, i nawet HP nie straci na tym za bardzo, bo da sobie tarczę. No i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, G2 uciekł po prostu od niewygodnych zestawień, bo to były słabe matchupy. Poza midem to na midzie, że powiedziałem, taki neutralny matchup, chyba nawet z przewagą dla Aureliona na pierwszych poziomach, bo z jakiegoś powodu to kubie tyle, że to nie da się na to odpowiedzieć. No ale na topie i na bocie to były słabe matchupy. Przez te swapowanie po prostu uciekli od tego całego połku. No i kolejna mikrointerakcja, która moim zdaniem była bardzo fajna i skuteczna dla G2, czyli to, że Hans sama grał postacią, która generalnie to buduje attack speed i ma minigana, z którego ładuje coraz szybciej autosy, plus ma też supporta, który z tej łapki trochę okłada, a przeciwnik gra dwa ludziki z Lethality i Hobem, którego nie za bardzo mogą sprokować i po prostu w kontekście brania, wiesz, szczególnie, że G2 brało tutaj Void Grabsy z dużym priorytetem, no to dużo lepiej na tych wymianach, wiesz,
wychodziło G2, no bo w 30 sekund Jinx weźmie ci, no nie wiem, 3 playty, a 30 sekund Varus tak. Ashe wezmą, no nie wiem, półtora na przykład, nie? Dajmy na to. Więc to też kolejna fajna sprawa. No i nie za wiele mogło zrobić BDS, nawet mając tak aktywny draft. No po prostu oni ciągle musieli tutaj zrotować, tu dogonić, tu złapać parę stworów. I ten Shao tak biegał w kółko i tym Foliberem on nie był w stanie za wiele zdziałać. No tak, no. No to, ale to ja ci mówię, to żadna inna drużyna niech tego nie wyrobi. No. Szczególnie, że... Ja nie chciałbym na przykład od Vitality tego zobaczyć. To takie cyrk by był pewnie. Szczególnie, że i tak w tych grach było tak, kurczę, powiem ci, grząsko momentami, nie? No jakby tak. Nawet w tym meczu gdzieś tam dochodziło do sytuacji, gdzie gracze BDS coś tam dla siebie znaleźli, choć chyba ta pierwsza gra była no nie największym stopem. Największym stopem był ten Zak, ale ta była takim, wiesz, meczem, w którym BDS powinny być najbardziej zaskoczone. Pierwsza gra to w ogóle nie była żadnym stąpem, bo to trwało 40 minut. No i też pamiętajmy, co się wydarzyło level 1, tak? Już nieważne, czy BDS miało ulikowane straty, czy nie. No. Prawda jest taka, że no złapali tam przewagę, no i G2 pogubiło się w tym całym dance macabre, więc powiedzmy, że tu już pierwsza wątpliwość. No i chyba największa wątpliwość to jest gra numer 4, gdzie jest zagrany ten lane swap. A G2 musi kombakować, tak? I dochodzi do sytuacji, w której w pewnym momencie BDS grając te Kaisę ma prawie 6000 golda przewagi. W ogóle Ice to jest taka dziwna przygoda tego strzelca w lecu. No. Bo to jest tak, że zazwyczaj jest tak, praktycznie zawsze jest tak, że jak ktoś z Korei przychodzi do leca, to on na początku wygląda zajebiście. To widać. No, Ostek, wiesz. Ronaldinho Gaucho, tak? No. A potem jest coraz gorzej. Tak zazwyczaj jest. Tak. A Ice przyszedł, był średni, potem był stabilny, a teraz to w ogóle jest jakiś kozak. Dobra, mój hot take na tę serię. Uważam, że zachwyt nad Ice'em po tej serii jest przesadzony. A ja nie mówię, że... Ja nawet nie mówię teraz... o tej serii, ja mówię ogólnie jako zawodnik. Ogólnie tak, tak. Ogólnie zgadzam się, że się rozwija. Ale bardzo dużo głosów było na temat tego, że Ice... super wypad w tej serii i ja nie neguję, że gra Lucianem była świetna i ta gra Kaisą też była bardzo, bardzo dobra. Natomiast myślę, że okoliczności nie są do zignorowania i te okoliczności, myślę, że jak wam przedstawię, to trochę zrozumiecie, dlaczego mi jest trudniej docenić i powiedzmy wychwalać Ice'a za te mecze. Proszę powiedzieć. Zacznijmy może od tej Kaisy, bo to będzie, myślę, przykład taki łatwiejszy. W sytuacji, w której dochodzi do lane swapa, co tak. Nie... I z jednej strony mamy Hansame, który łazi tym Aphelios'em po mapie, zbiera ileś tam plate'ów, a w odpowiedzi Ice z Labrowem sobie lane'ują na Sajona, no to jakby nie mówimy o naturalnym przypisaniu ról. I to jest też tak, że na tym poziomie po prostu, no sorry, jak będziesz grał botlane na Sajona, no ty wygrasz ten mecz, a weźmiesz wszystkie creepy, weźmiesz ileś, tak. Ile tam plate'ów możesz, więc jakby nie rozliczam tego jako cokolwiek ekstra. Sorry, każdy gracz zleca, wygra taką linię, no bo to nie jest trudne. I teraz tak, jak patrzyliśmy na złoto między zawodnikami, to było tak, że przez długi okres early game'u Hans był do przodu, delikatnie był do przodu, nie? Te cyferki tam na tym chudzie, on tak pokazywał, tutaj 300, tutaj 500, bla bla bla. Natomiast to był tylko kontekst i odniesienie się strzelców do siebie. Mhm. Natomiast to, czego ta statystyka nie uwzględniała, to jak bardzo do przodu względem wszystkich innych graczy są operatorzy AD Carry w tym meczu. Bo jeżeli nastawienie ma G2, dobra, to my się wymieniamy, my weźmiemy więcej zasobów, więcej plate'ów, ale też trochę wam oddamy, no to wiesz, to jest jednak pewien prezent dla przeciwnika. I pod kątem ogólnego power levelu, jaki dostał Ice przez te wszystkie plate'y, jakieś eliminacje losowe, gość był po prostu tak mega sfidowany, nie do końca z racji na swój kunszt niesamowity, no tak, a bardziej z racji na strategię G2, która zakłada, że coś takiego się wydarzy. I czy Ice był kompetentnym zawodnikiem, żeby powiedzmy kernąć walki? Tak, ale praktycznie każdy zawodnik zleca postawiony w podobnych okolicznościach byłby w stanie to wykonać. Tak. Bo to nie jest trudne, jak kompletujesz jako AD Carry dwa itemy pewno do 15 minuty. No zgoda, zgoda. Ja, żebyś mnie źle nie zrozumiał, ja uważam, że jest dużo lepszych Hyper Carry w tej lidze niż Ice. Ja tylko ci mówię, że dla mnie transformacja tego zawodnika jest naprawdę niesamowita. Nie, no ja się z tym zgadzam. Że się to nie zdarza po prostu, że
on nagle zmieni, to w ogóle ja inaczej patrzę na tego gracza kompletnie. To jest gość, który już każdy styl zagrał w Lecu i mi się wydaje, że to jest jeden z lepszych adekery ogólnie, tak patrząc na ogół właśnie w Europie w tym momencie. No, z tym trudno mi się nie zgodzić. Na pewno takim meczem, który będzie bardziej tutaj pracował na korzyść Ajsa, to jest gra druga, wygrana przez BDS z Lucianem. Tak. Ale kurczę, nie odmawiam mu zagranej dobrze alejki i tak dalej. No ale chłopaki i dziewczyny, powiedzmy sobie szczerze, procesy decyzyjne, które zaszły w głowie Miki Exa i czasami Jajka w tym meczu, no, były tak absurdalne. Czekaj, a to... i były tak słabe. A w tej serii ten Labrow wyciągnął Rakana? Tak, to tu na koniec był. No. To był dopiero performance. No to, ale no, ma jakieś... Sorry, ale Miki i Jajk po prostu rundownowali tę grę na linii. No. Oni oddali, nie wiem, ze 2-3 fragi Ice'owi i okej, potem znowu mówię, dobrze skorzystał z tego, co otrzymał, ale no powiem bardziej, że to było, wiesz, po prostu przegrane liniowanie od Miki Exa niż wygrane przez Ice'a. Okej, sorry. Okej. Ja lubię tak czasem odebrać kredyt, ale no zobaczcie te kotwice, które były, tę dętkę 3-3 na bocie, którą wykonało G2 tam razem jak z Capsem robili zagranie, no nie powiecie mi, że Miki nie rundownował tego meczu. Po prostu go kompletnie zintował. Tak czy siak, Ice potrafi wykorzystać takie sytuacje. Tak, i git. Tak, tak. Ale ja to nawet pamiętam, mówiłem, jak robiłem tier listę AD Carry przed sezonem zimowym. Powiedziałem, że moim zdaniem każdy z zawodników, który jest w lecowej stawce, jest graczem kompetentnym do tego, że kiedy dostanie zasoby, to skieruje team. Ja nadal tego utrzymuję. A, ale tak, żebyście nas źle nie zrozumieli. Na sam koniec to G2 jest dużo lepszą drużyną. Tak. Niż to BDS cały. Szczególnie, że no wiesz... jest mecz o finał, oni eksperymentują z jakimiś swapami, których nie grali w ogóle do tej pory. Tam potem jest wyciągana Rexa i do lasu jeszcze. To też jest ewenement chyba. No. Nie wiem, ile razy w tym sezonie Rexa i w lesie zostało. Ani razu. Ale na świecie? No wydaje mi się, że nie było nigdy Rexa i w lesie w tym sezonie. Tak, jeden raz. I w early game jest spoko, ale potem były pewne problemy tej postaci wyciągnięte na światło dzienne. Niemniej jednak, czy ty jesteś kupiony generalnie przez G2 eSports w tym sezonie? Bo ja nie. Jakby ta trzecia gra, myślę, że i tak wygrałem ten sezon. Ja w poprzednim sezonie też nie byłem kupiony. Ja w zimie tak czułem, że jest lepiej. Mam wrażenie, że wiesz, G2 będziemy w Europie oceniali raczej względem ich samych z poprzednich splitów, niż względem reszty stawki, bo to jest Liga Dziadów poza G2, nie? I moim zdaniem względem samych siebie trochę się osłabili. I szczególnie moim zdaniem osłabił się Jajk. I dziwnie gra Miki. Dziwnych gier ma w tym roku, naprawdę. Z Mikim to jest dziwnie, akurat i tego nie jestem w stanie w żaden sposób wytłumaczyć. Ale też mam takie wrażenie, może mylne, że G2 już wiele razy próbowało niszczyć tę ligę i udawało im się to, tak, że nie było czego zbierać. A potem jechali na międzynarodowe rozgrywki i było, w sensie te światowe i było... tak jak pamiętamy zresztą. No. Może to jest właśnie moment, w którym trzeba popróbować takich dziwnych rzeczy, w których trzeba znaleźć jakieś różne style gry. No bo jeśli to jest ekipa, tak jak teraz, że oni dziwnie grają, a i tak są najlepsi, no to może to tylko w Europie tak wygląda. Może to przyniesie jakieś rezultaty. Wiesz, ja musimy szukać czegoś, tak szczerze mówiąc, bo ja nie wierzę, że G2 grające tak, że niszczy Europę po raz 20, pojedzie potem na Mistrzostwa Świata i to się, wiesz, uda. No zobaczymy, na Mistrzostwach Świata... My ostatnio przegraliśmy z Ameryką. Ja ci powiem, że... no tak, ale na Mistrzostwach Świata powinno być łatwiej nawet niż na MSI, tak mi się wydaje. Pod kątem, powiedzmy, pokonywania gdzieś tam Jaśków po drodze. Ile na MSI jedzie z Wynikowo MSI jest łatwiejsze, tak? Bo jadą po dwa teamy. Tak, dwa, nie? Więc no tak naprawdę... no unikasz tego trzeciego, czwartego seeda z Korei, Chin, okej, okay, wygodnie, aczkolwiek my wiemy, że to są teamy w zasięgu G2 eSports, tak? Bo pokazali to na ostatnich Worldsach. No ale ja po prostu nie wierzę w to i chyba się ze mną zgodzisz, że nie ma za bardzo świata, w którym G2 nawet w piku swojej formy, ten roster, no oni po prostu nigdy nie wygrają serii na Genji, nigdy nie wygrają serii na T1, na Hanwę, nieważne czy jedna, czy druga ta drużyna pojedzie, nie wygrają serii na BLG, nie wygrają też serii na Top eSports, nie wygrają serii też na JDG, bo te trzy drużyny zostały chyba w grze w LPL-u. I dwa z tych teamów pojadą, nie? Więc
No, sorry. Jedyna taka sensowna, realna rywalizacja na MSI dla Europy to będzie, czy my pokonamy Amerykę, czy się spotkamy z tym Liquid, czy się spotkamy z FlyQuest. I ja nie jestem przekonany, czy to będą łatwe pojedynki. Nie jestem przekonany, no sorry. No może tak, no. Ja ci tylko mówię, że ja już nie patrzę na G2 w taki sposób, że jak nie zniszczycie Europy, to znaczy, że coś jest nie tak z wami. Mhm. Nie wiem, to też może być już takie nudzące trochę dla nich. Gdyby nie to, że cała reszta tej ligi jest żałośnie słaba, to G2 byłoby, powiedziałbym, że właśnie są do pyknięcia w tym sezonie. Da się ich łyknąć. Natomiast... Może, a może są do pyknięcia właśnie dlatego, że wszyscy są tacy beznadziejni. Bardzo oni możliwe. Mają to gdzieś, nie? Bardzo możliwe. Na pewno ta czwarta gra też tak wiesz, trochę pokazała. Ile można być hegemonem? No zgoda. Zresztą jak pokazuje ta liga, to długo, dalej. Długo. No. Od 2019 można. W każdym razie ta czwarta gra też była zabawna tyle, że wiesz, przegrywali. Czy nie, najpierw było tak, G2 delikatnie wygrywało, potem zaczęli trollować strasznie, ale przyszło co do czego, trzeba było na poważnie wygrać serię i nie dopuścić do piątej mapy, to G2 powiedziało, no sorry, macie tego Ice'a na kasie, ale wy nie wygracie tej serii i nara. Mam dosyć tego właśnie już. Mam tego dosyć po prostu, no. Nie wiem ile razy podczas tych 2,5 roku powiedzieliśmy, no, że G2 jak musi to wygra. Tak, no i to się zawsze dzieje, że to jest prawda. I to się no zawsze dzieje. No dobra, przechodzimy. Fnatic na Vitality, ostatnia seria dzisiaj. No, dzisiaj długi epizod. No ale cóż, zasłużyliście, to macie, bo stawiliście komentarze. No tak. Tak jak powiedziałem, walka Julio Puszki pod śmietnikami. Real? No jeśli idziemy taką nomenklaturę, tutaj używamy tego typu porównanie, no to ten jeden z tych, prawda, dżentelmenów, których wymieniłeś, miał jakieś lepsze uzbrojenie. Lepszą puszkę miał? Nie wiem, może miał jakąś maczugę. Okej. I kogo masz konkretnie na myśli? Bo ja osobiście, ja rozumiem, że porównujemy tutaj, bo to wyglądało rzeczywiście tak troszeczkę, jak przywołałeś, ale na sam koniec, no to Fnatic jest lepszą drużyną, no. Tylko o ciupinkę. Może. Bardzo podobne są te ekipy swoją drogą. No powiedzmy sobie szczerze, do piątej mapy to dzieliło nas tyle, a w piątej mapie nie wiesz, co by się wydarzyło. No sorry, to jest... Atmosfera serii sprawia, że tu trudno było. Mam taką niechęć, jeśli chodzi o oglądanie Fnatic. Mhm. Coś mnie tak odpycha od tej ekipy. Właśnie ten pierwszy mecz był takim typowym meczem przegranym przez Fnatic. Tak w sumie to nie do końca wiesz, co się wydarzyło. No. Jak to co? Diana nam idzie. No, 10 desek. No właśnie, Diana nam idzie i to też ta współpraca z Razorkiem w tym spotkaniu. No to w ogóle jakiś absurd, przecież to co tam się działo. No. Stare czasy Fnatic aż się przypomniały, to co Humanoid z Razorkiem potrafił wyczyniać, a raczej czego nie potrafił. Po prostu nie i też nie rozumiem tej Diany zupełnie. Czaję, że to pierwsze spotkanie, czegoś spróbowali, a nuż by wyszło, to musieliby potem się tej Diany obawiać, spoko. Okej, okay, ale bardzo słabo się na to patrzyło, no. No, myślę, że tak ogólnie... Chylisang na Ramblu jeszcze, to jest ważne. To jest... A ładnie napalił trochę, ładnie, co? Ładnie, no w sensie no, to taki champion, który pasuje mi do Chylisanga. Tak, no. Tak, zdecydowanie. Kamil albo Rumble, niech tym gra, top lanerami na bocie. No tak mu graj, to prawda. Ale... A są otwarte drzwi, czy zamknięte? Nie wiem. No zobaczymy. Najwyżej junior zapuka. Jedna rzecz tutaj, którą chciałem powiedzieć na temat twojego wywodu o Fnatic. Dlaczego oni nam... Dlaczego ci niechęć sprawia oglądanie tego teamu? Ja bym to scharakteryzował jako no pewne poczucie, że niechęć budzi trwonienie potencjału, brak progresu od tego teamu, bo my wszyscy byśmy chcieli, żeby Fnatic w tym składzie osobowym, żeby oni byli lepsi, żeby oni... OTWARTE! Żeby, wiesz, żeby oni byli tym teamem, który realnie może walczyć o mistrza. A nie jest tak. I wiesz, ile można czekać na to? Ile lat mamy czekać na to, żeby Razorg z Humanoidem w końcu rzeczywiście zdobyli choć jedno mistrzostwo? I ja nie mówię, żeby byli hegemonem. Tak jak G2 Esports, jak powiedziałeś. Ale żeby w jednym sezonie im wyszło. A wiesz co ja uważam? To jest najgorsze w tym wszystkim. To jest trzeci rok tej współpracy. Ja nie dziwię się, że oni nie mają mistrzostwa. No. Nie dziwię się, szczególnie ten duet. To jest bardzo dziwny duet. Ja... Humanoid to dla mnie jest taki... Chyba najnudniejszy midlaner z tych lepszych, jaki kiedykolwiek był w Lecu. Ja nie lubię takich zawodników. No ja też nie. To jest... O, to on jest...
Wiadomo, skala jest zupełnie inna i w ogóle jest gorzej zdecydowanie niż tam, ale jakbym miał któregoś z midlanerów z Europy porównać do człowieka, to ja bym porównał humanoida. Taki, on jest taki stabilny, ale nie zawsze jak Czowi. Tylko, że jak już bym miał któregoś porównać, to pewnie jego. I jest taki, kurde, w tym nudny, no. To ja zrobię porównanie piłkarskie. Dla mnie No. humanoid jest jak Gareth Bale. Talent ogromny, umiejętności gigantyczne, ale w sumie to on woli pograć w golfa. Trochę mu się nie chce, on trochę to na tę piłkę patrzy, tak że ma to delikatnie w Ej, a dupie. jesteś pewien, że to tak jest? No i przecież to jest jakaś, wiesz, powszechnie znany fakt, że nawet Hatch o tym mówił w jednym ze swoich podcastów, że humanoidowi to się nie chce grać tych regularów, nie chce mu się grać sezonów No tak w mówią. pierwszej połowie roku, bo dla niego się liczy, żeby zagrać dobrze na Worldsy. No i ja nie lubię graczy, którzy podchodzą w taki trochę olewczy sposób, nie? Że, Jasne. bo czuję, że to jest trochę naplucie na widza, który inwestuje swój czas, nie wiem, emocje i tak dalej, a gracz nie daje z siebie 100%, podczas gdy to jest jedyna rzecz, którą on się de facto zajmuje, No tak. nie? I o ile rozumiem, że niektórzy w ten sposób walczą z wypaleniem, no sorry, do mnie po prostu. No ale wiesz, Ja nie przepadam za tym. Ja ale to. lubię. Ja dlatego lubię człowieka, bo on jest właśnie stały w tym, Nie, ja się że on zgadzam. zawsze zagra Ja dobrze. oczywiście, że tak, tylko na sam koniec. Po każdej serii Fnatic, jeśli No. oni tę serię wygrali, no to ten humanoid jest dobry, no. No tak, no No tak. jest dobry po No prostu. jest dobry, Te zgadzam wszystkie się. inne gry, Ja poza właśnie tą Dayaną. Gareth Bale, jak jeszcze był przed tym okresem, że już zupełnie odpiął wroty, ale było tak, że trochę mu się nie chciało, ale wyszedł, zrobił rajda i gitara, nie? No tak, no trochę tak jest, trochę tak jest. Ja mam tak właśnie z tym humanoidem, że na sam koniec każdej serii mam tak, no. I Że nie zrobię dobrze, upgrade'u dobrze gdzieś tam. grasz, no. No, no, Dobrze grasz. no. No zobacz, przejdźmy sobie przez wszystkie gry poza Dayaną. To Tam była był, tam był... Dirty Diana, Naj powiem ci. tak, to była Dirty Diana. Najpierw był ten Azir, który był spoko, a potem wykerował prawie samodzielnie grę na Ahri, Tak. bo był wszędzie, w zasadzie. I ten Azir w czwartej I grze też ten był Azir świetny. na ostatniej mapie, no to przecież też. Gdyby nie on, to by się to nigdy nie wygrała ta gra. No. A... No i na sam koniec, przecież to jest zawodnik. No, nie wymienisz go na No nic. Nie, w nie. żadnym wypadku. Fnatic się cieszy, że ma tego zawodnika. Tak, Ale i to tak. zresztą powoli Oskarinin też uderza w te rejestry. Że w tych ważnych seriach to dobrze No się tak, prezentuje, no. ale tak kurczę, ze stałością formuły tego ziuta to jest Ale ciężko. tu jest inaczej, bo Oskarinin po prostu czasami widać, że nie dojedzie. No Nie czasem. Są dojedzie. takie A serie, z że na przykład humanoidem to. Odamne jest jego ojcem. No, na No. przykład, no. A ja nie mam tak z humanoidem, że ja czuję, że on jest gorszy od kogoś. Tylko mam takie coś, że właśnie. A tutaj gorsza gierka się trafi, a tutaj coś, a może dzisiaj to się źle czuje humanoid, A albo no. coś tam, nie? To widać tak po nim. Ja też. To jest taki gracz, jak patrzysz jak czasami kamera na niego. Wiesz, widzimy go na kamerze, to tak widać taką neutralność co do wszystkiego, co się dzieje na Tak, tak, świecie. tak. Przyszedł do roboty. No. Jest Dlatego robota teraz. nie, ja nie Ósma jestem fanem, szesnasta. a przez to, że ta drużyna jest trochę humanoidocentryczna, bo prawda jest taka, no może Noah jest takim gwiazdorem, wiadomo, ale to No. tylko czasami, bo To czasami to prawda. nie. Czasami to nie. I humanoid jest chyba taką największą gwiazdą tego zespołu, to właśnie przez to, że jak coś dobrego się dzieje, to zawsze jest to humanoid. No tak mi się nie chce po prostu oglądać tego Fnatic. Naprawdę nie chce mi się, nudzi mnie ta drużyna. I dlatego też ja żałuję, że to nie jest Vitality, które poszło dalej, bo Ja myślę, wolę oglądać że Vitality. Ja wolę oglądać tego tak, Fotona. ten team, wiesz, on więcej nowatorskich rzeczy w drafcie pokazuje. Nie za bardzo wiesz, czego od nich oczekiwać. Jakby Tak. szczytowe momenty formy tych zawodników są wybitne na skalę Europy. W sensie Foton w formie jest fantastyczny, Karzi jest bardzo dobry, Hilly tak samo. VTO również. Jedyne co to Douglas w szczycie swojej formy na tle Reca jest po prostu średniakiem. W tym momencie oczywiście nie mówię, że tutaj nie będzie rozwoju, ale sorry, takie są fakty. Douglas jest najsłabszym ogniwem tego teamu. Przykro mi, tak po prostu jest. Sorry, pogódźmy się z tym jako Polacy. Dostaliśmy już serię między G2 a Fnatic i ja wiem, że jeżeli nawet Fnatic zrobi finał, to oni dostaną w czapkę szybko i tyle. A Vitality nie wiem. Pewnie też by dostali, ale Od myślę, że kogo? od G2. Na pewno. Ale jeżeli miałby się zdarzyć taki dzień,
że Jitu gra trochę gorzej, a Vitality gra wybitnie, to ja wierzę w to, że no to ja też Vitality by wygrało. Tak. Bardziej wierzę w to, ale... że Vitality mogłoby zrobić upset na Jitu, niż że Fnatic zrobił. Ale z drugiej strony patrzymy na to, ja uważam, że nie zasłużyli na to, żeby awansować tam. No, jeżeli nie wygrali tej czwartej mapy i w taki sposób WTO się dał złapać za COVID. Ile razy już widzimy podobny obrazek? No. Że Vitality gra niezłą mapę i coś na koniec dziwnego się dzieje. Ale to jest właśnie. Nie zasługujecie, no. Ale to jest właśnie taki kurczę team z potencjałem, że jakby ja chcę ich oglądać dalej. Ale no? Do wiecznego młynu. No, to nie będzie zobacz, tak. Jak, bo nie będzie tak, że Vitality będzie lepszą drużyną. No ale tutaj znowu mamy, wiesz, miksowanie rzeczy. Znowu nowe środowisko dla Vitio, wprowadzają Ruki w postaci Douglasa. Photon dopiero teraz zaczyna ten drugi rok w Europie. Więc dla mnie już ten progres, który zaliczyli od początku roku. Napawa mnie optymizmem. Ja bym chciał zobaczyć te drużyny na Worldsach. Mnie nie musisz przekonywać do tego, że Vitality to jest fajny projekt, bo ja jestem kibicem Vitality i ja to rozumiem. Mi się podoba też to. Ja uważam, że tu jest sporo sensu w tym, co tu się dzieje teraz, nie? Ale ja po prostu nie wierzę, że to będzie inna drużyna, no. No, zobaczymy na lato, no. A ty myślisz, że Douglas to będzie w tej drużynie będzie miał szansę, że jest dosyć innym zawodnikiem niż teraz? Myślę, że nie. Nie, ale taka... To jest właśnie piekło takich zawodników jak Douglas, nie? No. Czyli on powinien w tym momencie być już weteranem i projekty powinny być tworzone dookoła niego. Weteranem? Tak, w sensie chodzi mi o to, że wiesz, dla... Co przez to rozumiem? Że jeżeli chcemy wyciągnąć z Douglasa najlepsze, co ma do zaoferowania, musiałby on być centralną postacią, dookoła której tworzysz roster. Nie być Sejuani i Maokai playerem. No tak. On powinien być jak Milky Way w LPL-u. W FunPlus Phoenix. Że drużyna po prostu gra smatę dla niego. Że na midzie będzie miał Karmę, na supporcie będzie miał Senna z Tamkencem, którzy po prostu sobie grają neutralny matchup i na topie będzie miał to, co akurat pasuje. I git. I niech robi rzeczy. Problem jest taki, Douglas na ten moment nie jest zawodnikiem, którego carry potencjał jest tak wysoki, żeby wygrywał sam mecze dla swojej drużyny. Po prostu nie jest takim graczem, bo jest za młody, ma za mało doświadczenia. I bardzo wcześnie, na etapie swojego rozwoju sportowego, wszedł do Leca. Moim zdaniem delikatnie za wcześnie. Dlatego nie, drużyna, jest okej. Okay. Dlatego drużyna musi go trochę wpisać. Jest okej. Okay. Musi go wpisać w rolę Sejuani, Maokaja, Vi. Czemu ale... za wcześnie, twoim zdaniem? No właśnie dlatego, że obserwujemy to, co się dzieje. Że po prostu jest zrzucony na rolę inicjatora, która wyraźnie nie jest jego najmocniejszą stroną. Za wcześnie do lepszej drużyny może, w ten sposób. Może. Do takiej, której, z której coś no wymagasz. No tak, której... Gdyby Douglas był w SK Gaming, to ja nie wiem, no byłby okej pewnie. Najlepsze momenty Douglasa w jego karierze to był roster, który grał pod niego. Tak. Gdyby nie wydarzył się epizod grecki, gdyby nie grał tam Hekarimami, Kainami, Dianami, Viego i tak dalej, to by nic nie było z tej kariery. Pewnie może mieć za złe... życiu, no. Że patrzył się na tego Bo i drużyna stwierdziła, że pod niego można spróbować zagrać, a przychodzi Douglas, który moim zdaniem jest lepszym leśnikiem niż ten Fraud. Mm-hmm. Zresztą każdy w Lecu jest lepszym leśnikiem niż ten Fraud. I pod niego to się nie dzieje. Ale ja też myślę, że te sezony, które teraz się dzieją, to dadzą mu więcej niż wszystko, co się w życiu mogło wydarzyć. Na pewno. No nie mógł dostać lepszego środowiska. Zobacz, wiesz, jakich on ma ludzi. Moja obawa jest taka, że po prostu ludzie spojrzą na Douglasa i po pewnym czasie, poza młodym wiekiem, nie zauważą za wiele tych rzeczy, za które warto go trzymać dalej. Może tak być. W jaki sposób Douglas wyróżnia się na tle innych inicjatorów w tej lidze? No moim zdaniem niczym się nie wyróżnia. To nie jest tak, że jego wczesne puffingi są tak genialne, jak... A ja ci zadam pytanie. Razorka z czasem Jankosa, zadam pytanie. Gdy tutaj dorzucić Ismę, byłoby gorzej czy lepiej? Chyba lepiej. A, czyli masz to samo zdanie, co ja. Właśnie chciałem sprawdzić, czy mnie nie odkleja. Nie no, chyba byłoby lepiej, bo Izma... Wiesz... Dla niego to, że może grać tankiem, to jest najlepsza rzecz na świecie. Jezus Maria, ja nic nie muszę robić, ja mam prosterkę wcisnąć, zajebiście. A Douglas by chciał coś zrobić. No właśnie, i tak... Douglas by chciał. Ja zastanawiałem się, czy mnie nie odkleiło przypadkiem z tym, bo ostatnio się nad tym zastanawiałem. No. Ja też uważam, że gdyby to był Izma, to ta drużyna byłaby lepsza. Chyba byłaby lepsza, a jakby Douglas trafił... Może do czegoś... niewiele jakoś przesadnie, ale... Jakby Douglas trafił do teamu, takiego jak mieliśmy Astralis kiedyś, nie? I po prostu ten team, wiesz, tańczyłby dookoła niego i mówił tak, Douglas, jesteś geniuszem, kerni nas, to by lepszego tempa pewnie ta kariera nabrała, indywidualnie by się lepiej mówił o Douglasie,
A tak? Nie no, Douglas mógłby grać w KC. No, mógłby grać w KC. Mógłby grać w KC. Zamiast tego właśnie Frauda. No, no, no. Myślę, że byłoby to spoko. I, Street Credit, nie wiem, które co... dostał Bo za nic, no. Powinien dostać właśnie Douglas. Ja nie wiem, czy fani Douglasa się z tym zgodzą, czy sam Douglas się z tym zgodzi, ale no ja po prostu uważam, że trochę marnowany jest jego potencjał no tak, przez tak, rolę, jaką pełni no, w tym teamie. No. Traci styl swój. To jest tak, jak miałbyś w szkółce znowu piłkarskie odwołanie. Masz, jak on się nazywa, ten David Hans, młody następca Cristiano Ronaldo, ale idzie do seniorów i mówi mu tak, dobra, ty jesteś szybki, skrzydłowy, a my potrzebujemy cię na defensorze, staj na szóstce. No i stoi na szóstce i tak postoi rok, drugi, trzeci i nagle już ta nóżka nie chodzi, nagle już to nie jest sława Mente, a bardziej nawet nie o to chodzi. Nawet nie o to chodzi. On mógłby nawet grać na pozycji, którą by chciał. No. Tu, do której pasuje. Tylko by nie podawali mu piłki. Nie, podawaliby. Podawaliby. Tylko żeby przy każdej analizie następnej sytuacji powiedzieć, a po co ty tu w dribbling wchodzisz? Ta. Ty, a po co ty tutaj próbowałeś crossa jakiegoś, no, jak ja tu byłem bliżej? A po co? Przecież mogłeś zagrać tutaj do mnie. Tak by było, no. No. A w ogóle to tutaj do środku i nie, podam na właśnie, właśnie, o, właśnie to by było to. Nie, że podaj mi tu blisko. Mała gra, wiesz, to nie jest polskie. Było wrzucać, stałem w środku. No. Mogłeś dorzucić. Może akurat. No właśnie. Jak wrzucisz 20 razy, to coś siądzie w końcu, tak? Tak, tak, tak. A potem idę na mecz, chociażby wczorajszy, to Paris Saint-Germain na Barcelonę i tam dosłownie prawie każda akcja kończyła się na tym. Nieudane akcje to były dlatego, że był nieudany dribbling. Mhm. Nie dlatego, że jakieś podanie było złe. Większość akcji to dlatego, że był nieudany dribbling. Bo tam jest kurwa finezja. Bo tam jest, wiesz, próbuj, wiesz, wejdź w ten, no. No masz takich zawodników jak ten Mbappe, to co mu powiesz, dobra, że on ma nie dryblować? Pewnie się spotkałeś z tą piękną myślą szkoleniową na niższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Wiesz, to najlepiej A-klasa, B-klasa, okręgówka, czwarta liga. Z tyłu nic nie wpuśćcie, my coś strzelimy. No. Najważniejsze, żebyście nie wpuścili, na pewno coś wpadnie z przodu. Nie ma w tym strategii, ale jest wielka wiara w to, że się uda. No tak. No i to często działało. No, często działa, tak. Swoją drogą, w piłce nożnej polskiej, tak do poziomu, myślę, drugiej ligi, jeśli masz bardzo dobrą obronę, naprawdę, jeśli zbudujesz bardzo dobrą obronę, to awansujesz z sezonu na sezon. My zbudowaliśmy bardzo długi odcinek za to, który w tym momencie wypada chyba zakończyć. Czy jeszcze jest coś, co chciałeś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że życzę wam miłego dnia. Godzina 12. Boże święty. No i bawcie się dobrze z tym. Znaczy, skarb kibica. Ogólnie, skarb kibica przedwczesny. Ogólnie to współczuję wam. Nabijajcie wyświetlenia. Uważam, że to niezły epizod był. Tak, też mi się wydaje, że był całkiem spoko i było w nim zaskakująco dużo gadania o grze, a nie o boxdelach i innych. Dobra, chłopkach rozrobkach. Trzymajcie się i jakie są najbliżej święta? Dożynki wójta Busan. Dożynki są. Tak, dożynki, no. No to dożynajcie się tam.